Państwa, pan profesor Misielewicz pisze tak. W niniejszym podręczniku staram się nie wdawać w filozoficzne dyskusje i prezentować tylko to, co nie wymaga żadnych wyszukanych uzasadnień. Ja, proszę Państwa, na co dzień zajmuję się wyszukanymi uzasadnieniami i w pięciu myślach chciałbym kilka takich uzasadnień przedstawić. Choć nie tylko będę o wyszukanych uzasadnieniach mówił. Otóż oto te pięć myśli. Uważam, że to jest zasadniczo dobry kierunek. Dobry, praktyczny kierunek rozumienia logiki. To jest pierwsza myśl i postaram się ją poprzeć pewnymi przykładami, a być może racjami. Druga myśl jest oparta na pytaniu, co tak naprawdę zrobił pan profesor Kisielewicz w swojej książce. Twierdzę, że zontologizował logikę i postaram się w drugiej myśli uzasadnić ten wniosek. Trzecia myśl jest taka, że logika i myślenie krytyczne wymagają pewnego uzupełnienia. Co najmniej jednego i to uzupełnienie pojawia się, choć nie jest jawne, można powiedzieć, w książce i to jest myślenie, które nazywamy myśleniem twórczym. I tę myśl zamierzam też skomentować. Czwarta myśl jest taka, że chciałbym pozwolić sobie, jak poprzedni prelegenci, również nie zgodzić na zbyt ostrą krytykę logiki formalnej i logiki tradycyjnej. O tym będę mówił krótko, aczkolwiek wskażę na niedoceniany, jak sądzę, aspekt krytyki logiki formalnej przeprowadzony w obozie fenomenologicznym filozofii. I następnie piąta myśl kończąca, to jest myśl, która została wyrażona przez pana profesora Magdziaka w zasadzie. Chciałbym skomentować rolę zdrowego rozsądku w logice. Proszę Państwa, pierwsza myśl. Dlaczego myślę, że zasadniczo jest to dobry kierunek, czy praktyczny, kierunek praktyczny, czy praktycznej logiki? Chciałbym, można powiedzieć, na początku pochwalić książkę. Józef Maria Bocheński twierdził, że relacje pomiędzy logiką i filozofią są, można opisać na trzy sposoby, co najmniej. To jest paidagogos, organon i meros. Paidagogos to znaczy tyle, że logika jest nauczycielką filozofów, tak można by powiedzieć. Logika jest wychowawczynią, jest tym, co dysponuje pewnymi wzorcowymi sposobami myślenia. I sądzę, że to jest widoczne w książce pana profesora. To znaczy, pierwszy aspekt to jest aspekt działania. Jak cytuję, logika siłę swą ujawnia nie tylko w działaniu, w połączeniu z eksperymentami i testami, ale także we współpracy z innymi. Bo wcześniej pan profesor mówił o tym, że w działaniu, ale nie tylko w działaniu, tylko jeszcze we współpracy. Ponieważ wspólna analiza jest w stanie znacznie skuteczniej wskazać ewentualne luki, ewentualne inne rozsądne możliwości wymagające rozważenia. Proszę Państwa, sądzę, że w podręcznikach do logiki, w szczególności w tych tradycyjnych, być może w nowszych to się pojawia, niemniej mowa o współpracy, o działaniu, logice jako działaniu, jest, chyba się nie pojawia, być może Państwo mnie poprawicie, niemniej tego typu idee logiki jako nauki normatywnej, o której pan profesor Maciek już wspominał, pojawiają się w książce i jak sądzę, to trzeba pochwalić, bo logika jest nauką normatywną, o czym się zapomina. Kolejne aspekty normatywne to jest chociażby zasada życzliwości, o której pan profesor wspomina. No to jest zasada, która była w szczególności komentowana przez etyków, a w szczególności badana przez Davida Hume'a, który był dzisiaj już wspomniany. Obok dyskusji, to jest cytat, mającej charakter walki na argumenty należy wprowadzić pojęcie dialogu poznawczego, gdzie dyskutującym przyświeca wspólny cel, to jest dojście do prawdy, uzyskanie jak najlepszego rozeznania w przedmiocie rozważań. Znów uważam, że to są tradycyjne, to jest przypomnienie tradycyjnych, klasycznych myśli odnośnie tego, czemu służy logika. Także logika jest wychowawczynią, ale logika też jest organonem w tej książce. To znaczy, dostajemy pewne narzędzie, które nam mówi, w jaki sposób logiki używać. I teoria, czy nie teoria, badanie możliwości, w szczególności rozsądnych możliwości, jest tym narzędziem. Trzecia część, proszę Państwa, to jest meros, czyli logika jest częścią filozofii, o czym mówił pan profesor Magdziak. Była zawsze częścią filozofii. I tutaj pozwolę sobie na swobodny ton. Proszę Państwa, filozofowie dzielą się na dwie grupy ze względu na stosunek do filozofii. Na potrzeby tej dyskusji tak. Pierwsza grupa to jest filozoficzny autoerotyzm, tak bym nazwał.
To są ci, którzy szczycą się tym, że są filozofami. Podkreślają to w każdym miejscu, napawają się filozofią, są z tego dumni. Ja należę na przykład do tej grupy. Druga grupa filozofów to są filozofowie wypierający. Czyli ci, którzy się odżegnują od filozofii, podchodzą z dystansem, czasem stronią od filozofii jak od ognia, bojkotują filozofię, ale wciąż ją uprawiają. Ja sądzę, że ten typ drugi to jest typ właśnie pana profesora Kisielewicza w tej książce. Rozpoczyna pan profesor tę książkę w taki sposób, że tu nie będzie żadnej filozofii, ale de facto jest podany szereg test filozoficznych, czasem z uzasadnieniem, czasem bez uzasadnienia, na których buduje się tak naprawdę logikę praktyczną. I trudno mi powiedzieć, ilu, w której grupie jest więcej filozofów, która jest większa. Niemniej jedna i druga grupa, jak sądzę, jest szeroko reprezentowana we współczesnej filozofii. Proszę Państwa, chciałbym też pochwalić książkę za to, że widzi, że jest oparta jakby na pewnym doświadczeniu. To jest książka, którą się dobrze czyta. To jest książka, którą można, to jest chyba, ja nie znam wielu książek logicznych, którą można przeczytać od deski do deski przy jednym takim posiedzeniu, można powiedzieć, dłuższym. I dlaczego tak jest? Dlatego, że jest właśnie oparta, jak sądzę, na doświadczeniu. Dlatego można ją w taki czytelny, jasny, jak gdyby sposób, klarowny i z przyjemnością, jak gdyby można ją czytać. I co w naturalny sposób też wychodzi, chciałbym na to zwrócić uwagę, będę to komentował, że w naturalny sposób, jak pan profesor opisuje, w zasadzie jakby pewne doświadczenie rozumowania, to pojawiają się tam elementy tego, co nazywamy współcześnie myśleniem twórczym. W szczególności przy rozwiązywaniu zagadek wskazuje pan na taki fragment, czy taki, powiedzmy, sposób myślenia, który nazywa pan wychodzeniem poza schematami, poza schemat. I to jest sposób, który jest wyróżniony i badany w badaniach nad twórczością. To jeszcze będę komentował. Książka też podejmuje kwestie obecne w debacie publicznej, ma kontakt z żywą rzeczywistością, stąd jest dynamiczna, wielowątkowa i, jak mówiłem, dobrze czytająca się. Autor też wychodzi trochę poza taki, powiedzmy, suchy akademicki styl. Tutaj cytuję. Albo w ogóle nie są w stanie ze sobą dyskutować, pewnie adwersarze, bo ich szlak trafia, że ktoś inny może być tak głupi, żeby nie rozumieć podstawowych spraw. Tak? Jest użyty też język, który przyciąga tak naprawdę uwagę. Ja obserwuję to, że jeżeli staram się prowadzić jakiś kurs i podpowiadam podręczniki tak zwane tradycyjne, klasyczne, wielkich naszych logików, pięknie napisane, bardzo dobre podręczniki, jak sądzę, to studenci ich w ogóle nie rozumieją. One są po prostu niezrozumiałe od samego początku. Dlatego potrzebujemy, jak sądzę, nowej logiki, jeżeli chcemy logiki wciąż uczyć. Jest też taki fragment, pan profesor o nim pisze, bardzo ważny w doświadczeniu logicznym, jak sądzę, ale też matematycznym i filozoficznym, bo jak tutaj mówiliśmy o tym, kto kim jest, było wyznanie wiary i kto kim nie jest, ja sądzę, że nauki jak gdyby opierają się na pewnym doświadczeniu i jednak gdyby łączymy nasze doświadczenia wspólne i między innymi poczucie oczywistości, o którym pan profesor pisze, jest wspólnym poczuciem filozoficznym i matematycznym. Przy uprawianiu filozofii, zarówno jak i matematyki, ono występuje. Kolejna rzecz, pan profesor wspomniał o tym w zasadzie na marginesie tylko, że programowanie, cytuję, a szczególnie poszukiwanie błędów, naprawianie programów jest znakomitą lekcją praktycznego, logicznego myślenia. Uważam to myśl za cenną, na tej myśli jest oparty w zasadzie program języka maszyn, czyli nowego programu, czy programu nowego przedmiotu wprowadzonego do wrocławskich szkół. Autor też w swojej swobodzie wypowiedzi jest krytyczny i ironiczny. Cytuję. Wielu ludzi wierzy w istnienie jednej absolutnej hierarchii wartości, a nasze rozważania i logika tego nie wykluczają. Kłopot polega na tym, że większość z tych, którzy wiarę taką głoszą, utrzymuje, iż to oni właśnie ową absolutną hierarchię reprezentują. Także to są pewne środki retoryczne, które wpływają na to, że książkę się dobrze czyta. Proszę Państwa, dlaczego to jest dobry kierunek, podsumowując tę myśl? Dlatego, że pan profesor wybrał kierunek praktyczny. I sądzę, że analizowanie możliwości jest tym, co działa w praktyce.
I to jest dla mój główny argument. Faktycznie jest tak, że jeżeli staramy się badać poprawność rozumowań i staramy się to robić w taki sposób, że myślimy o możliwościach, czyli ontologizujemy de facto logikę, to jest, to działa. To działa i to przekonuje. Zaraz będę o tym trochę więcej. Czyli przechodzę do drugiej myśli. Co tak naprawdę zrobił pan profesor? I tutaj pozwolę sobie na kilka cytatów. Pierwszy. Istotą logicznego rozumowania jest w praktyce rozważanie możliwości, możliwych stanów rzeczy. Logika to analiza możliwości. Wniosek uznajemy za logiczny, jeśli nie istnieje naszym zdaniem możliwość alternatywna. Drugi cytat. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ta powszechnie stosowana w dedukcji metoda jest naturalnym elementem analizy możliwości. Rozważanie możliwości przeciwnej, a więc czy możliwe jest, żeby było inaczej. Czyli dowód nie wprost. Kolejny cytat. Logika to po prostu analiza możliwości rozsądnych. Kolejny cytat. Wniosek jest logiczny, jeżeli oczywiste jest, że nie ma innej rozsądnej możliwości. I kolejny cytat. Rozumowanie jest logicznie poprawne, jeśli jest zupełne ze względu na wszystkie rozsądne możliwości. Czyli to ta idea zupełności, o której pan profesor Kisielewicz na początku mówił. Proszę państwa, jeżeli spytamy, to są definicje logiki. Jeżeli spytamy, jak definiujemy ontologię współcześnie, no to na przykład z największych ontologów polskich jest Roman Ingarden. I zastanawiam się, jak Ingarden widzi ontologię. Ingarden powie, że ontologia to jest badanie zawartości idei możliwości. Jednym z uczniów Ingardena, Romana Ingardena, był Jerzy Pyrzanowski, logik i filozof polski. I Pyrzanowski tak oto definiował ontologię. Ontologia rozważa ogół tego, co możliwe. Ona pyta, co i jak jest możliwe. Ontologia jest dogłębnie modalna. Jak Maweł Pyrzanowski, jest najogólniejszą ze wszystkich nauk. Wykracza poza sferę tego, co realnie istnieje, tego, co faktyczne. Bo tym zajmuje się metafizyka. Ma charakter esencjonalny, czy esencjalny. Dotyczy raczej istot i szuka istoty, czy jest pewnym, powiedzmy, przedkłada istotę ponad istnienie. Ontolodzy zajmują się też przedmiotami, które w jakimś sensie nie istnieją, a na pewno nie istnieją realnie. Zatem ontologia bada możliwości, a sama możliwość de facto jest pewnym sposobem istnienia. I między innymi w ontologii, nie chcę mówić więcej o Pyrzanowskim, choć bardzo szczegółowo Pyrzanowski zbadał te sprawy i rozwinął. I to nie są lokalne polskie sprawy, bo Pyrzanowskiego prace są znane na świecie. Ontologia wedle Pyrzanowskiego zawiera trzy takie poddziedziny. Pierwsza to jest ontyka, czyli taka dyscyplina opisowa. I tutaj Ingarden jest przykładem najlepszym. Czyli staramy się używać, czy wprowadzać nowe pojęcia i opisywać jakoś tą zawartość idei. Druga to jest ontometodyka, czyli badanie metod ontologicznych. Na przykład brzytwa Ockhama jest jedną z takich metod. I trzecia to jest ontologika, i ona jest najbliżej z logiką połączona, i ona bada uniwersum logiczne, ontologiczne uniwersum przy użyciu metod logicznych. I Pyrzanowski też w ramach swoich badań zbudował ontologię kombinacyjną, która była oparta na ideach z traktatu Wittgensteina, ideach ontologicznych i też na monadologii Leibniza. Leibniz się pojawia w książce, niemniej chcę zwrócić na to uwagę, że jest jakby pewna tradycja tego typu myślenia, też logicznego, od Lullusa pochodząca, przez Leibnica, przez Wolfa, przez właśnie naszego Romana Ingardena i przez Pyrzanowskiego. I do tego jeszcze będę wracał, niemniej tak widzę właśnie logika jako rozważanie możliwości, no to jest tak naprawdę pewien pomysł na zontologizowanie logiki. Proszę państwa, odnośnie myśli trzeciej, jeszcze o ontologizacji logiki będę mówił. Odnośnie myśli trzeciej, proszę państwa, myślenie jest pewnym procesem, który jest procesem złożonym, jak sądzę. I jeżeli sobie myślimy tak, że mamy, powiedzmy, jak pan profesor krytycznie się odnosi do pewnych schematów logicznych, do pewnych form logicznych, no prawdziwość nie może być oparta na formie samej, tak? To wybrzmiewa w książce. Z jednej strony. Z drugiej strony pan profesor bardzo często podkreśla rolę wyobraźni. Pan profesor Newelski też bardzo często podkreślał, jak pamiętam, rolę wyobraźni w uprawianiu matematyki. Matematycy podkreślają rolę wyobraźni. Ale, czyli mamy wyobraźnię, mamy krytyczne, logiczne myślenie, ale to wciąż nie jest spełnia myślenia, jak sądzę. Wciąż nie mówimy, myślenie jest organicznym procesem. Trudno
trudno opisywalnym. Niemniej, jeżeli pokroimy je w taki sposób, że powiemy, że tylko powiedzmy logiczne myślenie jest porządnym myśleniem, zgodne ze schematem jakimś, powiedzmy, tak używam Państwu tych terminów nieprecyzyjnie, albo tylko wyobrażeniowe jest dobrym myśleniem, to wciąż czegoś będzie brakowało. I chciałbym na przykład odnieść się, zorganizowałem kilka warsztatów dla kilkuset uczniów z logicznego i krytycznego myślenia. Wśród grona tych, powiedzmy, wykładających, to było dla wrocławskich licealistów, byli matematycy, logicy, filozofowie, pedagodzy. W takich zespołach pracowaliśmy. I proszę Państwa, moje doświadczenie było takie, że w dobrych liceach licealiści wrocławscy są krytyczni. Oni porządnie myślą, a nawet są nadto krytyczni, nadto wątpliwi. Wydaje mi się, że to, czego potrzebują, to potrzebują raczej pewnych metod też twórczego myślenia. Wiem, że twórcze myślenie nie ma dobrej renomy w środowiskach ścisłowców, powiedzmy, i w środowiskach logiczno-filozoficznych też, bo się kojarzy ze źle pojętym psychologizmem. Na początku XX wieku walczono w polskiej szkole filozoficznej z psychologizmem. To bardzo dobrze, że walczono. Niemniej od tamtego czasu się bardzo jakby dużo zmieniło. I faktycznie to psycholodzy przejęli tę część myślenia twórczego i szkoda, że oni to robią oddzielnie. Szkoda, że uczymy myśleć oddzielnie. Oddzielnie uczą myśleć matematycy, oddzielnie logicy, oddzielnie psycholodzy. A wszyscy mówią o jednym i tym samym. Ja uważam, że książka pana profesora jest krokiem w dobrym kierunku. Bo nie jest jawnie wypowiedziane to, że mówi się o metodach twórczego myślenia, ale moja żona, która jest psychologiem, jak zobaczyła, jak studiowałem książkę, popatrzyła na ten rysunek autobusu, na zagadkę z autobusu. Mówi, o, zagadka z autobusu. To jest zagadka, której używają psycholodzy. Zdziwiła się, że w ogóle ja taką zagadkę w swoich książkach mam. I to jest pierwszy, czyli to jest pierwszy krok dla mnie. Ja bym proponował, żeby w drugim wydaniu książki jakby wzmocnić ten element myślenia twórczego. W szczególności można na przykład na książce Schmidta, gdzie nie ma teorii, a są w zasadzie tylko ćwiczenia, bo chodzi o praktykę. Chodzi o praktykę. Jest taka książka Trening kreatywności, jak sądzę, to jest dosyć dobry podręcznik. Ja sam prowadziłem kursy dla studentów nauk ścisłych na Politechnice, gdzie wykorzystywałem z jednej strony metody, powiedzmy, elementy logiki jakby formalnej, elementy teorii argumentacji i łączyłem je z treningiem twórczości. I uznaję to za dobry eksperyment. I ewaluacje były stosunkowo dobre. Także zachęcam gdyby do tego logików, żeby spróbować gdyby popatrzeć na proces całościowo, proces myślenia. W szczególności Schmidt wyróżnia, pan profesor mówił o łamaniu schematów, on wyróżnia myślenie transformacyjne jako jedna z metod, która mogłaby też się pojawić w książce. Opisująca procesy przemiany, procesy prowadzące do przeobrażeń, zmienianie jakby cech obiektu, na przykład przeobrażenie powiedzmy plastelinki w figurę jakąś, to są powiedzmy przykłady. Oprócz przełamywania schematyzacji, o której jest mowa w podręczniku, jest na przykład reintegracja, czyli łączenie elementów według nietypowych zasad, multiplikacja, czyli nienaturalne zwielokrotnienie elementów jednego rodzaju, metamorfoza i wiele, wiele innych. Uważam, że to są rzeczy, które naprawdę w praktyce pracują, pomimo tego, że nie da się ściśle zdefiniować, że są trochę tylko intuicyjne i tak dalej. Pomimo tego, że jak ściśle na to patrzymy, to w zasadzie tam nic nie ma. Proszę Państwa, czym jest w ogóle twórcze myślenie? Jest taka definicja Guilforda, chciałbym ją tutaj tylko przywołać. Twórczość to jest oryginalność, płynność i piętkość. Twórczość w matematyce to nie tylko wyobraźnia, jak sądzę. Jak one są operacjonalizowane? To są rzeczy, które są badane. Płynność to łatwość wytwarzania pomysłów, dużej ilości pomysłów. W krótkim czasie bardzo dużo pomysłów. Piętkość to gotowość do zmiany kierunku myślenia. Operacjonalizować można w taki sposób, że szukamy różnorodność pomysłów. Proszę Państwa, Michael Atiyah w jednym ze swoich wykładów mówił o tym, że twórczość w samej matematyce to twórczy są ci, którzy są w stanie odnaleźć jakieś analogie pomiędzy bardzo dalekimi obszarami, subdyscyplinami matematyki. W szczególności, jeżeli ktoś, no, może przykładów nie będę podawał, ale w szczególności, jeżeli ktoś na przykład teorie kategoryjne pojęcie sprzężenia, czyli które łączy na przykład kwantyfikatory egzystencjalne i ogólne i łączy jakieś zupełnie inne struktury algebraiczne czy topologiczne. I to w tym sensie byłoby właśnie twórcze pojęcie matematyczne. Łączy zasadniczo różne obszary,
które na pierwszy rzut oka nie mają nic wspólnego i zaskakuje. A to jest definicja tiara. Dokładnie. Twórczość. Proszę Państwa, odnośnie krytyki tradycyjnej logiki formalnej, czyli punktu czwartego, myśli czwartej. Ja nie będę, bo mam tutaj wiele cytatów i te cytaty są, tak, one są takie jawne i wybrzmiewają w całej książce. I to może wiele o tym było mowy, dlatego tylko jeden cytat sobie pozwolę przedstawić, żeby pokazać, jak żywa jest książka. Gdy logik formalny złamie nogę i prosi mnie, abym natychmiast wezwał pogotowie, wówczas mojego zastrzeżenia, że nie jest to zbyt precyzyjne określenie, z pewnością nie przyjmę z pedagogiczną aprobatą. Oczekuję ode mnie chwycenia w pół słowa, tego o co mu chodzi i podjęcia stosownego działania. I to też jest w ramach, powiedzmy, czy pewna, to już jest pewna retoryka, trzeba by powiedzieć, ale uderzająca właśnie w logikę formalną. Proszę Państwa, to jest krytyka, która trafia w samo serce logiki, jak sądzę. Dlaczego? Dlatego, że jest w pozycji wewnętrznej dla logiki. Pan profesor jest znany na świecie między innymi właśnie z tej teorii dwóch epsilonów, która jest w Stanfordzkiej Encyklopedii Filozofii, o której się mówi w Stanfordzkiej Encyklopedii Filozofii i pochodzi ze środowiska logicznego, jest logikiem formalnym i to uderzenie jak gdyby z wewnątrz jest ojcobójstwem, jakby powiedział Platon. I tutaj sobie pozwolę na taki cytat z samego sofisty Platona, bo Platon podobnie zrobił z Parmenidesem. Gość mówi do Teaitetu. Zatem ja cię jeszcze bardziej proszę o jedną rzecz. Teaitet na to odpowiada. O co takiego? Gość, żebyś sobie nie myślał, że ja jestem jakiś ojcobójca. A Teaitet, cóż znowu? Na to gość mówi, myśl ojca Parmenidesa będziemy musieli we własnej obronie rozebrać krytycznie i z naciskiem bronić tezy, że z jednej strony to, co nie istnieje, istnieje jednak jakoś i że to, co istnieje, jednak w pewnym sposobie nie istnieje. Wiemy, że Parmenides mówił, że to, co jest, to jest, byt jest, niby nie ma. No a tutaj sam Platon musiał dokonać takiego rozłożenia. Także stąd, jak sądzę, z takiej... Pan profesor bardzo krytycznie w stosunku do tradycji, w szczególności do tradycji Arystotelesa się odnosi, jeżeli chodzi o logikę formalną. No i to jest bardzo ostre uderzenie. I sądzę, że jest zbyt ostre, podobnie z przedmówcą. Proszę Państwa, było wiele kontrargumentów, dlaczego jest zbyt ostre. Niemniej i ja część bym powtórzył i nie będę ich powtarzał, tylko chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Z jednej strony logika formalna jest podstawą technologii komputerowych i cyfryzacji. No i na to jakiejś części przynajmniej, na to się musimy zgodzić. No ale teraz myślimy o logice praktycznej, czyli logice codziennej, jak na co dzień rozumujemy. Ludzie mojego pokolenia na przykład na co dzień rozumują w taki sposób, że googlują wszystkie informacje na różne sposoby. Ja kilka razy dziennie, moi koledzy do kilkudziesięciu razy dziennie, codziennie googlujemy. W taki sposób się dowiadujemy, szukamy, przeszukujemy informacje. No i teraz ja sądzę coś takiego. Okazało się, że jeżeli ta sztuczna inteligencja, powiedzmy, czy jakby pewne fragmenty są oparte na logice, to ta logika jak gdyby na powrót wraca. Na przykład operatory boolowskie są bardzo przydatne i ja ich na co dzień używam w przeszukiwaniu Google. Czyli tak naprawdę to jest taki dziwny efekt, ale faktycznie, praktycznie na przykład negacja jak gdyby dobrze pracuje w przeszukiwaniu Google. I inne operatory nie zawsze logiczne, syntaktyczne też. I na co dzień się używa. Także to jest taki dla mnie kontrargument, że logika formalna powróciła do takiego codziennego doświadczenia. Proszę Państwa, nie mam dużo czasu, dlatego mam chwilkę, dlatego nie chcę w szczegółach i gdyby nie opowiem o tym, w jaki sposób Roman Ingarden krytykował logikę formalną, jemu współczesną, w szczególności badania, które były w Polsce prowadzone nad rachunkiem zdań i pewną filozoficzną otoczkę jakby rachunku zdań. Niemniej chciałbym tylko powiedzieć, że Ingarden bardzo szczegółowo jakby zbadał, czym jest sąd, czym jest sądzenie. Bardzo, bardzo wyraźnie pokazał, jak gdyby, co logicy robią, jak tak proszkują, czy rozproszkowują jak gdyby świat metafizycznie, budując taką, a nie inną teorię sądu. I wydaje mi się, że ta krytyka Ingardena w ogóle idzie w parze z krytyką pana profesora. Taką filozoficzną krytyką, ontologiczną krytyką logiki formalnej. I Ingarden bardzo szczegółowo też zbadał, czym jest stan, czym jest sąd jako taki. I mówił na przykład o tym, że funkcjami sądu jest izolowanie stanu rzeczy z otoczenia, orzekanie, stwierdzanie, uwzględnianie. I nie mogę tego teraz rozwinąć, ale co chciałbym powiedzieć? Proszę Państwa, wszyscy zakładamy,
ja się też z tym zgadzam, pan profesor Newelski o tym powiedział dzisiaj, że nie było, nie przez przypadek logika została zmatematyzowana, ja tak bym to nazwał, nie tylko sformalizowana, zmatematyzowana. A ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że formalizacja może mieć różnego rodzaju formy, może przybrać różnego rodzaju formy. Ona może być matematyzacją i mamy tego wyraz jakby we współczesnej logice. Ograniczeniem tego może być, powiedzmy, twierdzenie Gödla, w jakimś sensie twierdzenia Gödla, ale z drugiej strony, gdybyśmy popatrzyli na formalizację szerzej, fenomenologicznie, jak Husserl myślał o formalizacji, albo jak Ingarden myślał o formalizacji i na przykład myślał w taki sposób, żeby uzmienniać tak zwaną materię tego, o czym mówimy, czego nie będę teraz wyjaśnić, i skupić się na samej formie, to wtedy ta formalizacja wyglądała nieco inaczej. I ja sądzę, że książka pana profesora jest krokiem właśnie w stronę innego rodzaju formalizacji. Czyli badania tak naprawdę jakby form, dziedzin przedmiotowych, do których się odnosimy i o których rozumujemy. I sądzę, że dużo jest w tej sprawie do zrobienia. Nieco już filozofowie, najczęściej filozofowie jakby zrobili. I myślę, że mówię, to jest pierwszy krok, żeby tego typu formalizacje przeprowadzić. I ostatnie, proszę Państwa, dwie myśli. Jedna sprawa związana z krytyką filozofii, ale w szczególności też pojawia się w pewnym momencie takie zdanie. Otóż o tym, co to jest świadomość i jak powstaje, nie wiemy na razie praktycznie nic. Ja mam teraz okazję współpracowania, chyba nawet więcej współpracuję z inżynierami, fizykami i przedstawicielami nauk ścisłych niż z filozofami. I muszę powiedzieć, że ja widzę coś takiego. W filozofii, w naukach społecznych, humanistycznych jest wiele przesądów na temat nauk ścisłych. Zawodów. Ale jest też po drugiej stronie. I uważam, że to jest zawód. To jest, uważam, filozoficzny zawód. Mamy po prostu studia nad świadomością. To jest zawód, który ostatnio część fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego wyraziła jak gdyby wprost i ja protestowałem. Nie możemy powiedzieć, że nic nie wiemy o świadomości. Mamy jak gdyby fenomenologiczne rozważania i wiele ciekawych wyników świadomości. Mamy jak gdyby psychologię i wiele wyników odnośnie jak gdyby świadomości. W szczególności odnośnie jak gdyby badania jak gdyby procesu uważności, uwagi, dystrakcji, uwagi i wielu innych rzeczy. Mamy psychologię, taką psychofizjologię też uważności i świadomości. Naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć bardzo dużo. A to, że ludzie, którzy pracowali nad sztuczną inteligencją, myśleli, że jakby podstawowymi formami jakby logicznymi dojdą jakby do sztucznej inteligencji, która by naśladowała ludzką inteligencję, no to jest trochę ich problem. Po prostu nie wiedzieli, że faktycznie tego typu badania jakby były. Także tutaj jasno protestuję, każdy przedmiot ma swoje metody ścisłości, to mówił Arystoteles. I nie można faktycznie mówić o świadomości tak, jak mówimy w aksjomatycznym systemie o przestrzeniach topologicznych. Ale to nie znaczy, że nie potrafimy nic powiedzieć o świadomości. Potrafimy i to wiemy dużo, jak sądzę, o świadomości. Także dlatego chcę ostro tutaj zaprotestować, że nic nie wiemy. No i ostatnia myśl kończąca. Pan profesor Maciej o tym mówił. Ja jestem też sceptyczny w stosunku do zdrowego rozsądku. Proszę Państwa, mój główny argument jest taki. Jeżeli byśmy kierowali się zdrowym rozsądkiem, to by nauka nie powstała. Kto by w ogóle pomyślał, że nie wiem, że stan kwantowy trzeba modelować jakąś abstrakcyjną przestrzenią Hilberta i jakby wektory. Kto by o tym pomyślał, jeżeli byśmy zdrowym rozsądkiem się kierowali? Także jestem krytyczny w stosunku do tej propozycji, aczkolwiek pan profesor ją bardzo szeroko definiuje. Jak próbowałem wyłapać, jaka jest definicja, to w pewnym momencie mówi pan, że to jest dążenie jakby do prawdy. To się zgodzę. To nie ma sprawy. I być może warto mówić o możliwościach, jak mówili właśnie ontolodzy. Może o możliwościach logicznych tylko, a może o fizycznych, może o moralnych. I próbować w zależności od dziedziny, o której rozumujemy, próbować badać jakby daną tą dziedzinę ze względu na tą formę istnienia, powiedzmy. Także to taka ostatnia uwaga kończąca. Jest godzina 12. Dziękuję uprzejmie.